grawitacyjnych bąbelków. W Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku takie badania przejść musi każda śruba, oczywiście w odpowiednio pomniejszonej skali. Im mniej doskonała śruba, tym większy warkocz kawitacyjny pozostawia za sobą, a to oznacza krótki żywot łopatek. Podobne badania przeprowadzić można na stanowisku z wirującą tarczą. Zamocowane próbki wirują z szybkością kilku tysięcy obrotów na minutę, ale zniszczenia nie dokonuje woda zawarta w zbiorniku. To dzieło zapadających się bąbelków. No i tu czarno na białym widzimy w tej chwili, co te zapadające się bąbelki potrafią zrobić z różnego rodzaju materiałami. To są próbki właśnie z takiego stanowiska testowego. W górnym rzędzie żeliwa. Widzimy potężne dziury wyrwane przez z pozoru śmiesznie wyglądające bąbelki. W trzecim rzędzie stal. W czwartym stale stopowe. No widać, że niemal żadne tworzywo, żaden materiał nie opiera się temu niszczącemu działaniu. No a jak to wygląda już z gotowym urządzeniem technicznym, to proszę bardzo, to jest wirnik turbiny. I te białe punkty to właśnie miejsca, które uległy kawitacji. No, wbrew pozorom ja wcale nie mam kolejnej próbki skawitowanego materiału, ale argument ostateczny, który przemawia na korzyść bąbelków w ogóle. To jest dziwny materiał, przezroczysty, zwany granatem, wytworzony sztucznie. Jest to materiał o idealnej strukturze wewnętrznej. To oczywiście nic nie widać. Nic nie widać, jeśli nie patrzy się przy użyciu naukowych metod. Ale jeśli włożymy ten kawałeczek materiału pod mikroskop, który już pracuje w studio, i zajrzymy tak, jak zwykli patrzeć na ten materiał naukowcy, zobaczymy przedziwny obrazek. Tak to właśnie wygląda pod powiększeniem kilkaset razy. Dziwna struktura, ale to nie znaczy, że w tym materiale rzeczywiście taka mozaika jest od początku. Dzięki użyciu światła spolaryzowanego tutaj odtwarzamy jakby strukturę magnetyczną materiału. Ciemniejsze miejsca, linie to miejsca o jednym kierunku namagnesowania, te jaśniejsze o przeciwnym. I teraz, jeśli zmieniać będziemy pole magnetyczne, w którym znajduje się próbka, obraz ożyje. Coraz więcej jest tych miejsc o jednym określonym kierunku namagnesowania. Ale co najciekawsze, z tego typu linii można stworzyć obiekt, który jest no, tym, co stanowi temat naszego dzisiejszego programu, magnetycznym bąbelkiem. Jeszcze raz ruch. Te zdjęcia są zdjęciami zupełnie unikalnymi. Po prostu mają Państwo okazję po raz pierwszy na ekranach własnych telewizorów zobaczyć coś, co powstawało dotąd wyłącznie przy użyciu specjalnej techniki filmowej i nieczęsto było pokazywane. Magnetyczne bąbelki, takie obszary o przeciwnym niż cała reszta na magnesowaniu. Do czego to może służyć? Takie bąbelki mają minimalne rozmiary. W milimetrze kwadratowym można ich mieścić nawet tysiące i mogą to być jednostki informacji. Z tego względu, że udaje się przy pomocy zewnętrznych pól te bąbelki przeprowadzać przez cały materiał, a taki bąbelek to jest znak. W układzie zero-jedynkowym może być porcją, bitem informacji. I właśnie taki materiał może stanowić podstawę budowy przyszłych, bardzo szybkich i bardzo pojemnych komputerów. No a można oczywiście jeszcze dokonać innej zabawy. Może byśmy spróbowali odtworzyć obiekt, który fizycy nazywają w swoim żargonie psimi kościami. Struktura jeszcze się rusza.
To powstają coraz to nowe wzory. Tutaj widać, jak materiał reaguje błyskawicznie nawet na minimalne zmiany tego zewnętrznego czynnika, pola magnetycznego. Jeszcze raz zajrzyjmy, co widać wkrótce. I próba poszukiwań. O właśnie, takie krótkie pałeczki, prawda? To są utwory złożone z więcej niż jedna domen cylindrycznych, bo taka jest prawdziwa nazwa tych tworów. Niezwykłe możliwości fizyki. Ten eksperyment możliwy jest w naszym studio dzięki uprzejmości grupy zajmującej się magnetyzmem w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. I oczywiście ten dziwny układ obserwowany przed chwilą, no to prowizoryczny, ale olbrzymiej klasy układ kamery telewizyjnej pracującej bez obiektywu i mikroskopu, który używa do analizy światła spolaryzowanego. I ta droga, którą w dzisiejszym programie odbyliśmy od baniek mydlanych, które są tylko zabawką, do tak skomplikowanych rzeczy jak domeny cylindryczne, o których nawet fizycy nie bardzo jeszcze wiedzą, do czego mogą kiedyś w przyszłości służyć, stanowią tę klamrę dzisiejszego programu, klamrę tematu, który z pozoru był bardzo zwykły i wręcz banalny. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.